Tak niskich rat jeszcze nie było. Polska Credit Union oferuje pożyczkę hipoteczną zamkniętą na 5 lat. Tylko na 2,99% lub na rok na 2,15%. Jeżeli chodzi o pieniądze, to tylko Credit Union. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Polstar Truck Repairs Incorporated. Kompletny serwis traków i przyczep. Naprawa i przebudowa silników, hamulców, sprzęgieł, skrzyń biegów, systemu wydechowego, systemu chłodzenia, testy emisyjne, naprawy przyczep. Wszystkie prace gwarantowane. Darmowa wycena. Dzwoń. Euromax Foods oferuje szeroki asortyment niebywale smacznych mięs, wędlin i wyrobów delikatesowych, doskonałych wypieków z naszej piekarni oraz wszelkich innych słodkości, ciast i tortów, jak również mrożonek i wielu importowanych z Polski produktów. Koło Sympatyków Prawa i Sprawiedliwości zaprasza na obchody 23. miesięcznicy smoleńskiej w sobotę 10 marca w Brampton. O godzinie 17 w kościele świętego Eugeniusza msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. O godzinie 18 w kaplicy obok kościoła spotkanie koła PiS, podczas którego odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego Marii Dłużewskiej i Joanny Lichockiej pod tytułem Pogarda. Działający przy Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze Teatr Centrum zaprasza na komediofarsę Zygmunta Przybylskiego pod tytułem Wicek i Wacek, albo jakoś to będzie. W sobotę 10 marca o godzinie 19 w Centrum Kultury przy 4300 Catra Road. Bilety w sklepach Pegas, w Piast Travel, przy Weston Road i w Centrum. Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie zaprasza na Święto Kobiet 11 marca o godzinie 15 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Występ artystów polonijnych, zespołu Krakowia i orkiestry Dętej Polonia Brass Band. Lampka, wina, ciasto i kawa. Organizatorzy akcji 40 dni dla życia wraz z Katolickim Studiem Młodych zapraszają na Polski Dzień dla Życia w sobotę 17 marca od godziny 8 rano do 8 wieczorem przy 960 Lawrence Avenue West w Toronto, skrzyżowanie ulicy Lawrence i Dufferin. Grono Studia Młodych spotka się między godziną 2 a 4 po południu. Modlitwą i czuwaniem bronimy dzieci nienarodzonych. Do udziału zapraszamy parafie i organizacje polonijne. Uczestnicząc w akcji 40 dni dla życia, spełniamy wielkopostny uczynek miłosierdzia i pokuty. Z okazji 15-lecia swojej działalności Polski Teatr Muzyczny w Toronto zaprasza na przedstawienie operetki Imre Kalmana, Księżniczka Czardasza, w sobotę 17 marca o godzinie 18 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Wystąpią m.in. Kinga Mitrowska, Alicja Wysocka, Krzysztof Jasiński i Michał Kuleczka, który spektakl wyreżyserował. Gra orkiestra kameralna. Bilety w księgarni Husarz i w Centrum. Polquest.com, Darek Cisło i Mateusz Błaszkow zapraszają na Mistrzostwa Kanady drużyn polonijnych w halowej piłce nożnej o Puchar Żywca w sobotę 17 marca od godziny 10 w Trio Sportsplex przy 601 City View Boulevard w Vaughan w pobliżu Wonderland. Finały i dekoracje około godziny 19.30. Udział weźmie 12 zespołów z Mississaugi oraz drużyny z Brampton, Hamilton, London, Kitchener i Oszawy. Wstęp wolny. Atrakcyjne nagrody dla kibiców w darmowej loterii. Zarząd Skrzydła Warszawa Stowarzyszenia Lotników Polsko-Kanadyjskich zawiadamia, że 6. Światowy Zjazd Lotników Polskich odbędzie się w dniach od 24 do 29 sierpnia. Program zjazdu organizowanego przez Dowództwo Sił Powietrznych Polski podany jest w numerze 2 Biuletynu Skrzydła z grudnia ubiegłego roku. Zgłoszenia oraz informacje dotyczące uczestnictwa w zjeździe można uzyskać u członków powołanej w tym celu komisji prezesa Marcelego Ostrowskiego i wiceprezesa Janusza Bujnowskiego. Zarząd Skrzydła Warszawa zamierza zorganizować wyjazd grupowy, co być może wiązałoby się ze zniżką na przelot. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia.
Życząc Państwu udanego, słonecznego weekendu, żegnam się. Do zobaczenia.